Siemacie ludzie, z tej strony Jacek Domkiewicz i witam was na unboxingu najnowszej płyty Tedego Skrt, czy jak tam się to czyta. Z moich wyliczeń i informacji wynika, że jest to 14 album Tedego, przynajmniej ten solowy, nie licząc mixtape'ów, wspólnych projektów Warszawskiego Deszczu, Ankila Hertz i Bóg wie czego tam jeszcze on nagrał. 14 album, który można kupić po prostu w sklepie. Jego premiera ma miejsce dzisiaj, czyli 23 czerwca. Preorderowicze dostawali ten album już wczoraj, dzień wcześniej. Oczywiście nie o to w preorderze chodzi, o co chodzi w preorderze to wyjaśniłem wam już w innym materiale. Link do tego jest w karcie i sobie sprawdźcie. Ja akurat mam ten preorder wcześniej, po prostu odebrałem go sobie osobiście w siedzibie Saurona w Mordorze, to znaczy w My Music, który jest dystrybutorem tegoże krążka. Co jest w środku, jak to wszystko jest wydane oraz o co chodzi z całym tym Trap to See, który jest wymieniony na okładce, opowiem wam w moim unboxingu, więc przenieśmy się może do innego ujęcia kamery na tak zwane biurko z tą oto płytą. Moi drodzy, mam tutaj płytę Tedego Skrt. Wiadomo, tak wygląda płciwo, otwieramy je. No i generalnie jeżeli chodzi o to, tak, no płytę można wiadomo już wyjebać, są dwie wlepki, najważniejsza rzecz w polskim rapie w płytach, jeżeli chodzi o to, to wlepki. To sobie nakleję, tu jest kod na distance.pl, także będą nowe Nike. No, także to było na tyle, drodzy Państwo, widzimy się na następnym odcinku unboxingu. Subskrybujcie mój kanał, dajcie lajka, skomentujcie, do zobaczenia. No, ale tak kurwa serio, nie zachowujmy się jak typowy gimp. Słuchacz obecnego rapu, tak, wlepki są fajne, ale wiadomo, kod do dystansa, jeżeli ktoś był dosyć uważny, to były już robione zdjęcia tego kodu, on jest taki sam w przypadku każdej płyty i prześwituje przez to złotko, więc można było go użyć tak naprawdę przed premierą płyty. Wlepki wiadomo, skrót i tam ćwir-ćwir. A jeżeli chodzi o płytę, przejdźmy do jej zawartości. Preorderowo już mamy tutaj podpisy Tedego i Sermicha, tutaj są w tym białym prostokącie takie specjalne miejsca, takie nowum w Polsce, znaczy miejsca na autograf w płytach oczywiście są zostawiane przez raperów, ale tutaj mamy jakby te podpisy są wstępnie wyrysowane po to, aby Tedy i Sermich nie musieli zastanawiać się, gdzie mają je złożyć, tylko od razu po śladziku, nawet jak będą na wzdryngole, nie mogą nam tego autografu udzielić. Płyta Skrt jest tutaj, pod spodem są letnie czartery EP, wiele osób jest zawiedziony, że nie mają osobnego pakowania. Nie wiem dlaczego to osobne pakowanie miałoby być, może ono być, może też nie być, po prostu to jest głębszy ten Super Jewel Box i mieści on w sobie dwie płyty, ale za chwilę przejdziemy do całej clue sprawy, bo oczywiście mamy też książeczkę, która jest tutaj. Książeczka jak książeczka, są teksty i zdjęcia z powstawania płyty, jak to sami określają, sami zainteresowani, jest to płyta warszawsko-praska, tak to wszystko wygląda, ale mamy tutaj tajne znaki, jak sami wiecie to jest płyta Trap to See, te znaki, zaraz wam pokażę o co w tym wszystkim chodzi. Sytuacja wygląda tak, bierzecie do rączki telefon, ja w tym przypadku z iPhone'a, nie łapie mi na nim ostrości, trudno, aplikacja Trap to, czy tam Tap to See, zmieniłem trochę ostrość, żebyście widzieli co tu chodzi, dotknij by zeskanować, bierzecie sobie tą oto kartkę, płyta trochę musi wyjechać, robicie pyk, to sobie tam skanuje. No i czary mary. Co się tu wyświetliło? Nie mam pojęcia. No właśnie, ta aplikacja też zalicza kilka fuck-upów. Na przykład tu wyświetliło się absolutnie nic wspólnego z tą płytą. Więc jeszcze raz, prawdopodobnie trzeba zeskanować całą stronę. Okej, teraz zadziałało. Klikamy zobacz. No i przenosi nas na YouTube'a. Generalnie jest tak, że myślałem, że każdy numer będzie przenosił mnie do konkretnego numeru, ale jest tak, że niezależnie, którą stronę zeskanujemy, przenosi nas do playlisty YouTube'owej z albumem. Cały album jest już na YouTubie. Na końcu mamy coś jeszcze. Mamy tutaj reklamę odzieży typu rap hip hop PLN-y. Klikamy, skanuje i za chwilę przeniesie nas na sklep, jeżeli zadziała. Tak. No i tutaj mamy kolekcję ciuchów, wiadomo, związane z albumem Skrt. Jedna rzecz mi tutaj niestety nie działa, mimo że wiem, że ona powinna działać. Bierzemy samą płytę. Skrt, skrt! Teraz muszę, sam już nie wiem na co wyostrzyć, może na telefon. Billy Bang. Mamy płciwo, tu jest znaczek 3D. I powinno nam to elegancko zeskanować, pokazać napis Skrt w 3D. Niestety to wyświetla mi taki uroczy komunikat. Ten napis 3D widziałem u Tedasa na Instagramie, u mnie niestety nie działa.
to nie jest kwestia światła, bo mam i światło naturalne, i sztuczne, i tą płytę wyjmowałem z pudełka, i z pudełkiem, z góry, z dołu, z bliska, w pion, poziom, po prostu to nie działa. Może zacznie działać. Generalnie też jest tak, że autorzy albumu obiecują, że wraz z mijanym czasem będą pojawiały się nowe niespodzianki dla fanów i słuchaczy i skanowanie tych kodów będzie działało różne gratisy niedostępne w wersji tak zwanej cyfrowej, albo po prostu zajebanej z warezów. Jeszcze jedna sprawa, to nie jest pierwszy raz, kiedy dostajemy taki nowoczesny feature od NWJ. Jeżeli ktoś pamięta lub nie, to przypomnę. W albumie Kurt Rolson książeczka to była taka okładka, w środku mieliśmy wiele takich różnych tak naprawdę, no nie wiem, fotosów, zdjęć. I tu mieliśmy QR kody, które w Polsce no niestety nijak się nie przyjęły, ale z nich także można było korzystać i także przenosiły nas one w wirtualną rzeczywistość. Także NWJ zawsze na czasie, kiedyś QR kody, teraz Trap to See, a raczej Tap to See po trapowemu, no ale niestety raz to działa, raz to nie. Może też być to specyfika płyty, ponieważ tak naprawdę to sreberko może nie przyjmować się w obiektywie mojego aparatu. Tak upewniałem się, że mój aparat ma czysty obiektyw i wszystko tam gra. Jak sami widzieliście, część rzeczy gra, część nie gra. Jeżeli wam gra, to fajnie, mi akurat nie gra. Także tak, to było na tyle, jeżeli chodzi o unboxing albumu Skirt. 13 numerów w preorderowym wydaniu, letnie chartery EP, Trap to See, wlepki, kod do Distansa. Jeżeli macie komórkę, to przenosicie się w trójwymiar. Album już jest w internecie, niedługo pewnie na tych Tidalach i Spotify'ach. A my widzimy się w kolejnym unboxingu, prawdopodobnie będzie to Spinacz lub Kękę, zależy z pierwsze co do mnie przyleci. Subskrybujcie mój kanał, dajcie znać sygnał, czy kupiliście album w wersji zwykłej, preorderowej, czy się wam podoba, czy działa wam Trap to See i czy używacie tak zwane Tap to See, bo także dostępne są w magazynie Vibe, ta aplikacja, ten feature, pewnie nie możecie go stamtąd znać. Dajcie tego lajka dla zasięgu i widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie.